29 kwiecień 2022, 77. rocznica uwolnienia kapłanów z obozu koncentracyjnego Dachau. Mówi nasz arcybiskup Majdański, którego dzisiaj mamy 15. rocznicę jego śmierci, 48. rocznicę założenia przez niego Instytutu Świętej Rodziny. Na zdjęciu uroczystości ku czci męczenników z Dachau Episkopat Polski umieścił zdjęcie w Dachau księdza Mariana, proboszcza Stulec. Stulec, gdzie pielgrzymuje pomoc ducha do Matki Boskiej Tuleckiej, ksiądz Michał Woźnicki. Wysłannik trzech tysięcy 920 polskich kapłanów zamęczonych dla nowej religii. W Tulcach kapłanami, którzy byli w Dachau, był błogosławiony Włodzimierz Laskowski, numer 11160. Był proboszczem w 1926 roku, zamordowany w Dachau. Kustoszem w Tulcach był ksiądz Józef Woźniak, urodzony w Hamburgu 7 lutego 1913 roku. Ksiądz Józef Woźniak miał w Dachau numer 28096. A nasza wolność, nie było żadnego wyzwolenia. Objawiła się nagle. Funkcjonował dalej. Do obozu Dachau. Przesłano 14 maja 1948 roku 2500 kobiet i dzieci. Kazali płacić im za czynsz. Ksiądz Lon, więzień Dachau, kapłan, wywalczył dla nich osiedle mieszkaniowe 4 lipca 1950 roku. Pasterzu kościoła kaliskiego. Kalisz, drodzy, gdzie pielgrzymowali biskupi, uwolnieni księża, więźniowie, kapłani. Tutaj, na tej mszy świętej, drodzy siostry i bracia, dla, tutaj mówi, pewnie wszystkiego, co byśmy chcieli powiedzieć o tym dzisiejszym naszym wspomnieniu, i tak niemożliwe jest oddać ludzkimi słowami. Niemożliwe jest tej tragedii oddać ludzkimi zaczynając słowami. Zaczynając tę świętą, pomyślałem sobie, tak jak, że 28 Karmel, 29 kwietnia w życiu tych, którzy byli więźniami obozu koncentracyjnego. 28 kwietnia 1918 roku była prawdziwa przepaść. W Rzymie jednego dnia byli przekonani, że czeka ich śmierć.
Następnego dnia wszystko się zmieniło. Dzięki przecież nie interwencji ludzkiej, tylko dzięki Bożej interwencji. Dlatego potrzeba prawdy. I tak oni to rozumieli. W Dachau. Dlatego tu 28 kwietnia w sanktuarium 1963 roku świętego Józefa biskup Neuheusler, żeby przed dzień więzień jego Dachau od jego szczególnego wspomnienia 11 lipca 1941 roku dziękować za to, co się założył stało. Karmel Krwi Chrystusa. To było 28 kwietnia 72 lata temu, 2019 roku piekło, doszło do profanacji Eucharystii. Tego samego dnia profanacji Eucharystii doszło w kościele błogosławionego Dytkensa w Warszawie. Codzienność wyznaczana była strachem, bólem, śmiercią, wszystko zakłamane, pogardą, poczuciem bezsilności.